Rozpoczynamy od punktu widokowego nad Lutowiskami. Kolejnym punktem naszej wyprawy są Połoniny, Wetnińska i Caryńska. Później udamy się w stronę Mucznego. Zobaczymy pokazową zagrodę żubrów, ale także Centrum Promocji Leśnictwa. Z Mucznego wrócimy na Połoniny, tym razem na Bukowe Berdo. Są osoby, które widząc po raz pierwszy panoramę rozpościerającą się nad Lutowiskami, postanowiły zamieszkać w Bieszczadach na stałe. Jadąc od strony Czarnej do Lutowisk, koniecznie musimy zatrzymać się w tym miejscu. Z parkingu oglądamy najwyższe pasmo polskich Bieszczadów z Tarnicą, Haliczem i Krzemieniem. Jeżeli chcemy widzieć góry bez bloków i słupów energetycznych, to warto się przejść z parkingu około 200 metrów za wzgórze w kierunku zachodnim. Przełęcz Wyżna jest jednym z najbardziej znanych i odwiedzanych miejsc w Wysokich Bieszczadach. Niemal każdy zna charakterystyczny widok Połoniny Caryńskiej. Poniżej mamy bezludne tereny po dawnej wsi Brzegi Górne. Trudno sobie wyobrazić, że przed II wojną światową mieszkało tu ponad 800 osób. Z Przełęczy Wyżnej, zwanej też nad Berechami, wiedzie najkrótsza droga na Połoninę Wetlińską. Z Połoniny Wetlińskiej możemy zejść do Brzegów Górnych, by stamtąd wyruszyć na kolejną Połoninę, tym razem Caryńską. Po drodze mijamy Bojkowski Cmentarz. Warto wiedzieć, że piętro Połonin zostało ukształtowane w sposób naturalny, ale później ludzie, chcąc poszerzyć powierzchnię górskich pastwisk, wycinali i wypalali drzewa i krzewy przy górnej granicy lasu. Po II wojnie światowej pasterze nie wrócili już na Połoniny. Od tej pory na tym terenie zachodzi proces wtórnej sukcesji, a las pnie się w górę. W 2012 roku niedaleko Mucznego otwarto pokazową zagrodę żubrów. Obiekt podzielono na dwie części, aklimatyzacyjną i pokazową. Trafiają tu specjalnie wyselekcjonowane żubry sprowadzane z ogrodów zoologicznych i hodowli z całej Europy. Te osobniki rozmnażają się tu i są wypuszczane do stad żyjących na wolności, wzbogacając ich pulę genetyczną. W Bieszczadach żyje ponad 550 żubrów. To największe na świecie stado żubrów górskich linii białowiesko-kaukaskiej. Te wielkie zwierzęta są bardzo ostrożne. Spotkanie ich na wolności zdarza się rzadko. W przebudowanym budynku dawnego hotelu w Mucznem powstało Centrum Promocji Leśnictwa. Przed wyprawą w głąb Bieszczadzkiej Puszczy i na Połoniny warto zobaczyć, jakie zwierzęta możemy spotkać i dowiedzieć się, jak się zachować, widząc niedźwiedzia, rysia czy wilka. Przy centrum nad potokiem Muczny urządzono Arboretum Krzewów Polskich. Zgromadzono tu gatunki drzew i krzewów oraz roślin występujących w Bieszczadach. Można też przejść boso ścieżką sensoryczną. Na koniec tego odcinka wracamy na Połoniny. Z Mucznego prowadzi szlak na Bukowe Berdo. Ten masyw jest bardzo ciekawy przyrodniczo. Występują tu murawy alpejskie, zbiorowiska półek i szczelin skalnych, a także wysokogórskie borówczyska i barzyniska. Granie Bukowego Berda są porośnięte rzadkimi roślinami wschodniokarpackimi i alpejskimi. Wprawdzie najcenniejsze wychodnie są niedostępne ze ścieżki, ale nawet przy trasie możemy zobaczyć wiele cennych okazów. Rosną tu między innymi goździk kartuzek skalny, haber kotrzego, fiołek dacki i wężymort górski.